Rozdział 15. Działanie Ducha Świętego Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew chrystusową. List do Efezjan, drugi rozdział, trzynasty werset. Nadszedł czas, by szuarscy chrześcijanie z Makumy zanieśli Ewangelię do atszuarów. Nie mogli jednak iść pieszo, ponieważ drogę zagradzał Katani. Nie mieliśmy też samolotu, by polecieć tam z nimi. Na początku maja 1956 roku otrzymaliśmy wiadomość, że przybył nowy samolot. Johnny Keenan i Hobby Lawrence byli gotowi służyć jako nasi piloci. Obaj chcieli latać do odległych placówek i lądować na krótkich, nierównych pasach. Teraz mogliśmy pójść do przodu z naszą misją. Którejś niedzieli przed zakończeniem nabożeństwa stanąłem przed Indianami i poprosiłem, żeby zostali wszyscy, którzy są zainteresowani zaniesieniem Ewangelii atszuarom. Została większość. Ponieważ przybył nowy samolot z pilotem, tydzień temu poleciałem do atszuarów. Zacząłem. W jego ludzie ucieszyli się bardzo, gdy nas zobaczyli. Powiedzieli mi, że chcą, żebyśmy odwiedzali ich często, żeby oni też mogli poznać Boga. Ale ja nie potrafię mówić do nich tak zrozumiale w ich języku, jak Wy. Dlatego to do Was, jako chrześcijan, Należy zadanie dotarcia do atszuarów i nauczenie ich tego, czego wy sami nauczyliście się już i doświadczyliście o miłości Jezusa Chrystusa i Jego mocy. W sali najpierw zapadła cisza, potem wybuchnęły podekscytowane głosy. Czy pójdziesz z nami, panczu, czy też mamy iść sami? Wśród nich nie ma już szuara, oni mogą nas zabić. Między nami a atszuarami mieszka Katani. On powiedział, że chce zabić Santiaku. Jeżeli dowie się, że idziemy do domu wodza, on też może nas zaatakować. Podniosłem rękę, prosząc o ciszę. Powiedziałem: Posłuchajcie mnie, powiem wam o czym rozmawiałem z Santiaku. Może to uspokoi wasze obawy. Powiedziałem mu: Nie myśl, że tylko ludzie z zewnątrz, tacy jak ja, znają Boga. Czy pamiętasz Ikama, który odwiedził cię razem z nami? Chcę, żebyś usłyszał więcej słów Boga od innych Juszuara. Jeżeli poślę kilku z nich, żeby przyszli do ciebie, czy nie będziecie chcieli ich zabić, ponieważ kiedyś byli waszymi wrogami? Santjaku spojrzał na mnie poważnie i odpowiedział bez wahania: — Ale nie są naszymi wrogami teraz. Są ludźmi Boga. Nie zabijemy ich. Spytałem, czy pozwoli wam zamieszkać w swoim domu, czy będzie dawał wam jedzenie i troszczył się o was. Zapewnił mnie, że tak zrobi. Zastrzeg jedynie, żebyście nie chodzili na polowania i nie odwiedzali innych atruarów, bo ci, którzy was nie znają, mogliby do was strzelać. Samolot zabierze was do domu Santiago. Ja polecę z wami, ale nie zostanę długo, a teraz kto powie, ja pójdę? Rozległ się szum niełatwych rozmów. Niektórzy bali się lecieć samolotem, inni obawiali się tego, co może się wydarzyć u Atrzuarów. W końcu zgłosili się Ramon i Naikta, który był ze mną i Kifem podczas naszej pierwszej wyprawy. Kilka dni później poleciałem z nimi do atszuarów i przedstawiłem ich dawnym wrogom. Ramon i Najkta pochodzili z szuarów mura z Doliny Upano. Tamtejsi szuarowie nigdy nie mieli przyjaznych kontaktów z atszuarami. Powiedziałem wodzowi Santjaku wprost, że Najkta był w grupie wojowników, którzy przed laty zabili jego krewnego Chiriapę. Dwaj szuarowie i wódz przywitali się bez jakichkolwiek oznak strachu czy nieufności. Santjaku widział przemianę, jaka dokonywała się w Ramonie i Najkcie. Zamiast strzelb mieli ze sobą odbite na powielaczu teksty chrześcijańskich pieśni i fragmenty Biblii. Wróciłem do Makumy, zostawiając ich, gdy z zadowoleniem liczyli na palcach tych, którzy słyszeli o Chrystusie i tych, którzy jeszcze nie słyszeli. Minęło pięć dni. Johnny poleciał zabrać ich do domu. Gdy okrążał pas startowy, powiedział nam przez radio, że widzi Ramona, Najktę i Atszuarów idących i obejmujących się ramionami. Godzinę później szuarowie wysiadali już z samolotu w Makumie, obładowani podarunkami, wśród których były piękne ozdoby z piór, żywa papuga i pieczona wieprzowina. Uśmiechając się, wołali do nas, już wielu z nich chce zostać chrześcijanami. Wiedzieliśmy jednak, że Indianom bardzo łatwo przychodzi powiedzenie, tak, chcę zostać dzieckiem Boga. Dlatego nie byliśmy co do tego przekonani. Cieszyliśmy się wraz z naszymi dwoma wiernymi świadkami, choć w sercu mieliśmy postawę poczekamy, zobaczymy. Kilka dni później poleciałem odwiedzić Santiaku. Niezręcznie próbował mi powiedzieć, że staje się jak Boży Ludzie. Przyznał jednak, że poszedł ze swoimi wojownikami na napad. Ale nikogo nie zabiliśmy, tłumaczył z dumą. Ty i wierzący z makumy nauczyliście nas, że słowo Boga mówi nie zabijaj. Dlatego porwaliśmy kilka ich kobiet, zabraliśmy do naszych łodzi i daliśmy je naszym ludziom. Chciało mi się równocześnie płakać i śmiać, jakie to absurdalne przekonanie, że porwanie i sprzedaż kobiet może być możliwą do zaakceptowania praktyką chrześcijańską, nawet jeżeli jest nieco lepsze od zabijania. Słowa wodza pokazywały jednak, że zaczynał rozumieć na razie na swój własny, dziwny sposób, że grzech oddziela ludzi od Boga. Przy innej okazji Santiago bardzo poruszony, spytał mnie, czy nauczę go modlić się. Powiedział: Wiem, że Bóg jest potężny, potrzebuję jego pomocy, moi wrogowie grożą mi, dowiedziałem się, że planują napaść na nas i zabić nas. Jeżeli mam się obronić, muszę mieć pomoc Boga, chcę się nauczyć modlić. Nie potrafiłem powiedzieć, czy Santiago chce być posłuszny Bogu, niezależnie od okoliczności, czy też jedynie chce pomocy Boga w trudnej sytuacji. Modliłem się jednak z nim, prosząc Boga, by uniemożliwił zabójcom dotarcie do jego domu. Powiedziałem mu, żeby modlił się dalej, że wrócę po dwóch księżycach i że w tym czasie Bóg sprawi, że nie będzie już potrzebował korzystać ze swojego karabinu. Dwa miesiące później Santiaku powiedział mi triumfująco, że jego wrogowie, atszuarowie z nadrzeki Kopataza, nie dotarli do jego palisady. Wódz dowiedział się, że wyruszyli. A potem nagle zawrócili, gdy byli w połowie trwającej cztery dni drogi. To przekonało go, że Bóg odpowiada na modlitwę, kiedy spytałem Santiaku wprost, czy został już Szuara. Rzadko pytam w ten sposób Indian, ponieważ najczęściej odpowiadają twierdząco, żeby sprawdzić przyjemność pytającemu. Nauczyłem się, że lepiej jest czekać cierpliwie, aż sami podejmą inicjatywę w wyrażeniu przemiany swojego serca. Spytałem jednak o to Santiaku, bo chciałem wiedzieć, ile zrozumiał z Ewangelii głoszonej mu przez wierzących. Patrzył na mnie przez chwilę, a potem odpowiedział, tak, poprosiłem Bożego Syna, żeby przyszedł do mojego serca, ale on tego nie zrobił. Teraz wiedziałem już, że Santyaku nie rozumie jeszcze drogi i zbawienia. Po pierwszej odważnej wyprawie Najgty Ramona, także inni Indianie z Makumy polecieli do Atrzuarów, żeby uczyć ich o Chrystusie. Byli wśród nich czumpi i chingasu, którzy przebywali u nich nawet po kilka tygodni naraz. Zazwyczaj wśród Indian pierwsi nawracają się mężczyźni. Tym razem jednak większość kobiet uwierzyła przed mężczyznami, głównie z powodu wspaniałego świadectwa i nauczania chingasu, która zbierała dookoła siebie grupę kobiet i zaczynała swoją lekcję następująco. Jestem szuarką, która w młodości nigdy nie słyszała o Bogu. Nigdy nie chodziłam do szkoły i nie potrafię czytać, ale wiem, że Bóg mnie kocha łamałam Jego prawo, ale On przebaczył mi i dał mi życie wieczne, ponieważ Chrystus zabrał na krzyż moją karę i pokonał śmierć. On teraz żyje w moim sercu i daje mi wielką radość, także te z was, które są stare jak ja i nigdy nie chodziły do szkoły, mogą wiedzieć, że Jezus umarł za ich grzechy i też mogą otrzymać ich przebaczenie. Wyraźna pełna uczucia prezentacja Chingasu doprowadziła wiele kobiet do nawrócenia. Pierwsza została zbawiona siostrzenica cantyaku Mamatu. Gdy odwiedziłem ich później, członkowie rodziny powiedzieli mi z przejęciem, że Mamatu została Tikish Mantai Kawaru, tą, która zgięła kolano. Ona klęka i modli się każdego dnia mówili. My też chcielibyśmy, ale nie umiemy. Wielu z nich nawróciło się potem dzięki kolejnym odwiedzinom chrześcijan z Makumy. Przez długi czas starałem się przekonać wodza Santjaku, żeby przyszedł do Makumy i sam zobaczył chrześcijan i zbór. Rozmawialiśmy wiele razy o takiej możliwości. Na przeszkodzie stał jednak Katani. Santjaku uważał, że trwająca pięć dni wędrówka przez dżunglę dawałaby jego staremu wrogowi zbyt wiele szans, by go zabić. Gdy obiecałem, że wyślę po niego samolot, jego obawy ustąpiły. Ponieważ nie mogłem polecieć, nagrałem dla niego wiadomość, którą Hobay miał odtworzyć po wylądowaniu. Mówi panczu, nie bój się. Usiądź spokojnie w samolocie, a niedługo będziesz w makumie, gdzie będziesz słuchał Bożego Słowa razem z wieloma bożymi ludźmi. Oni nie są twoimi wrogami. Kochają cię i chcą pomóc Ci w Poznaniu Boga. Możesz odwiedzić nas bez strachu. Reakcja Santiaku była zupełnie nieoczekiwana. Jego stare indiańskie przesądy zwyciężyły. Nie mógł zrozumieć, skąd bierze się głos w przenośnym magnetofonie Hobeja. Doszedł do wniosku, że jest to jakiś podstęp jego wrogów, którzy chcą go zwabić z dala od domu i zabić. Biedny obej mógł posłużyć się tylko językiem znaków, by zachęcić upartego Santiago. W końcu skontaktował się ze mną przez radio i spytał, co ma zrobić. Powiedziałem, żeby nałożył słuchawki na uszy wodza i pozwolił mi z nim porozmawiać. Zgodził się. sentjaku rozmawiał już przez radio, dlatego nie bał się. Z wielkim trudem udało mi się przekonać go, że rozmawia rzeczywiście z panczu. I przelot samolotem nie zagraża jego bezpieczeństwu. Wódz zdjął słuchawki i zniknął w domu. Nie było go przez 45 minut, podczas których Hobie nie wiedział, co się dzieje i co powinien zrobić. Gdy Santiago wreszcie wyszedł, wyglądał jak zupełnie inna osoba. Twarz miał jaskrawo pomalowaną na przemian prostymi i zakręconymi liniami. W swoich długich włosach miał ozdoby z kolorowych piór, tukanów i papuk. Zniszczone ubranie zamienił na czysty, nowy, czarno-biały pas i tipi. Na piersiach miał zawieszone w kilku rzędach małe, okrągłe błyskotki. Wyglądał imponująco. Miał ze sobą swoją ulubioną żonę i jedynego syna. Także umalowanych uroczyście i ubranych w najlepsze stroje. Było oczywiste, że zamierzają wsiąść do samolotu razem z nim. Hoey spytał ponownie, co ma zrobić. Zastanowiłem się przez chwilę i poprosiłem, żeby zabrał ich wszystkich jeżeli tylko nie przekroczą limitu wagi. W ciągu następnych kilku minut Santiago pokonał całe wieki, wsiadł dumnie do samolotu i pozwolił przypiąć się pasami z pewną miną doświadczonego dyplomaty. Gdy samolot zbijał się w niebo, śmiał się głośno i nieustannie coś mówił. Potem zaczął śpiewać Jezus kocha mnie, jedną z pieśni, których się nauczył, jakby ćwiczył przed spotkaniem z Józ-Szuara w Makumie. Wyglądał za okno, wskazywał na mijane rzeki i grzbiety górskie i rozpoznawał je wszystkie. Gdy przed lądowaniem samolot okrążył makumę, krzyczał coś do ludzi w domach, spodziewając się, że go usłyszą, podobnie jak on słyszał kiedyś mój głos z samolotu. Kilka pierwszych godzin jego weekendu w makumie było dla niego bardzo szczęśliwych. Słuchał świadectw, modlił się i śpiewał z szuarami, którzy byliby do dziś jego wrogami, gdyby nie nauka Chrystusa. Zobaczyłem to szczególnie wyraźnie, gdy usiadł przy mangaszu, na którego piersiach widoczne były blizny po kulach z jego karabinu. Niestety w sobotę pojawiła się pogłoska, że Katani przeszedł przez rzekę obok naszej osady i grozi, że zabije wodza atszuarów. Gdy dotarło to do Santiaku, oszalał, wrzeszczał tupał nogami i wymachiwał karabinem, opowiadał o wszystkich sytuacjach, w których członkowie jego rodziny zostali zastrzeleni przez Kataniego, lub zmarli w wyniku rzuconego na nich przekleństwa. Wyrzucał nam, że sprowadziliśmy go tu i naraziliśmy na niebezpieczeństwo. Na to popołudnie mieliśmy zaplanowany chrzest w rzece. Chcieliśmy pokazać wodzowi, jak wygląda to wydarzenie, ale żeby dojść nad rzekę, musiałby przejść pewien odcinek drogi ścieżką w dżungli. Gdyby pogłoski o Katanim były prawdziwe, byłaby to doskonała okazja dla szamana i jego ludzi». Z żalem zostawiliśmy więc wodza na miejscu i nad rzekę poszliśmy sami. Następnego ranka okazało się, że pogłoski o obecności kataniego okazały się fałszywe. Santiago odprężył się. Wróciła jego radość z odwiedzin w Makumie. Szczególnie wrażenie zrobił na nim dom zborowy. Powiedział nam, że słyszał o takim domu, który używany jest tylko do myślenia o Bogu i poznawania słowa Bożego, w którym nikt nie śpi ani nieje. Nie wierzył jednak, że takie miejsce może naprawdę istnieć dopóki nie zobaczył go na własne oczy. Wsiadając do samolotu, który miał wrócić do siebie, powiedział z wielką gorliwością, któregoś dnia zbudujemy taki dom dla naszych ludzi. Jesienią zobaczyliśmy następne owoce pracy misyjnej naszych Indian pośród atszuarów gdy siedmiu atszuarskich chłopców, w tym syn Santiaku, przyszło do szkoły w makumie. Na początku baliśmy się, czy szuarscy uczniowie zaakceptują atszuarów czy też będą wyśmiewać się z ich długich włosów, obnażonych torsów i odmiennego dialektu. Nasze obawy okazały się całkowicie niepotrzebne. Większość chłopców traktowała szuarów jako swoich szczególnych przyjaciół, pomagali im nauczyć się reguł obowiązujących w szkole, uczyli swoich gier, szybko brali w obronę, gdy ktoś źle ich potraktował. Tylko jeden z szuarów, Mura, który odzwierciedlał postawę swojego ojca i stale atakował nowych chłopców, musiał zostać odesłany do domu. Chłopcy Atrzuarów dobrze się uczyli. Zanim skończył się rok szkolny, większość z nich została chrześcijanami i nauczyła się wielu pieśni i fragmentów Biblii. Wracali do domów dobrze przygotowani, aby pomóc innym poznać Jezusa. Kilka miesięcy później, w lutym 1957 roku, gdy Ernest Johnson odwiedzał ze mną atruarów, nadeszła chwila, o którą długo się modliłem. Właśnie skończyliśmy nabożeństwo w domu Santiago, Przygotowywaliśmy się do snu, gdy poczułem dotknięcie na ramieniu. Odwróciłem się i zobaczyłem wodza. Panczu, powiedział cicho, muszę zgiąć kolano. Chcę, żeby Bóg przebaczył mi złe rzeczy, które zrobiłem. Chcę, żeby dał mi moc do pokonania diabła. Od razu uklękliśmy razem. Santiaku mówił do Boga tak, jak mówił do mnie, prosząc go o przebaczenie i pomoc. Gdy modliłem się, usłyszałem dwa inne męskie głosy, wołające do Boga. Wiedziałem, że jeszcze dwóch atszuarów zostało tego wieczoru chrześcijanami. Kiedy wstaliśmy, otoczyły nas kobiety. Teraz w Santiago stał się Tikish Mamta i Kawaru, wołały uszczęśliwione. On i jego ludzie zgieli kolana. Niemal rok później Mary poleciała ze mną do atszuarów. Swoje przeżycia opisała czworku naszym dzieciom w szkole w Quito. Najdroższe dzieci piszą do Was siedząc na bambusowym łóżku w wielkim domu Santiaku. Obok mnie stoi mały, djeński chłopiec w spodenkach tak wielkich, że pasowałoby na jego ojca. Przygląda mi się z szeroko otwartymi ustami. Mam pokute i swędzące ręce od ukąszeń małych owadów. Właściwie swędzi mnie całe ciało, także pod ubraniem, od pcheł. Pieką mnie oczy i czuję się zmęczona od dymu, którym wypełniona jest chata. Właśnie założyłam bluzę z trochę dłuższymi rękawami, żeby osłonić ręce przed muchami. W tej części chaty były kobiety i dzieci, ale nikt nie zwrócił na mnie uwagi, gdy zdjęłam moją poprzednią bluzę i przez chwilę byłam w samej halce. Ale kiedy otworzyłam puszkę z kilkoma ciastkami, które zabraliśmy ze sobą, wszystkie zebrały się dookoła mnie, żeby zobaczyć co będę jadła. To jest największy dom w dżungli, w jakim kiedykolwiek byłam. Jest prawie tak duży jak namiot cyrkowy. Przy zewnętrznej ścianie jest około piętnastu łóżek i jedno w środku. W chacie jest pełno warczących, wyliniałych psów i duża, brzydka małpa. Jest tutaj teraz jedenaście kobiet, tyle samo dzieci i trzech mężczyzn. Tata i ja dotarliśmy tu wczoraj w południe. Wodza Santiago nie ma w domu. Powiedzieli nam, że poszedł odwiedzić kogoś ze swoimi dwiema młodszymi żonami, nie wiedzą kiedy wróci. Gdy samolot odleciał, powoli weszliśmy do domu. Tata rozmawiał z dwoma mężczyznami. Kobiety otoczyły mnie. Śmiejąc się i przyglądając mi się uważnie, dotykałem moich włosów i ubrania. Wybrałam najstarszą kobietę z grupy i od stojącego przy mnie dziecka dowiedziałam się, jak ma na imię. Potem poprosiłam ją, by powiedziała mi imiona pozostałych. Indianie nie lubią sami mówić swoich imion. Zawsze trzeba się ich dowiedzieć od kogoś innego. Powtarzałam ich trudne imiona tak długo, aż się ich dobrze nauczyłam. Potem spytałam o ich mężów i dzieci. Sześć z nich ma żyjących mężów. Cztery są wdowami, a jedna jest ajapamu, to znaczy odrzucona. Jej mąż żyje z trzema innymi żonami, ale prawdopodobnie zabiłby jej nowego męża, gdyby chciała ponownie wyjść za mąż. Wygląda na bardzo młodą dziewczynę, a już spotkało ją takie nieszczęście. Dowiedziałam się także, że straciła dziecko. Ma na imię Antri. Wszyscy mężowie wdów zostali zabici przez swoich wrogów. Żaden nie zmarł śmiercią naturalną. Jeden z mężczyzn powiedział mi, że kobiety te przyszły do domu Santiaku, żeby słuchać słowa Bożego, ale wydaje mi się, że mówił to tylko po to, żeby sprawić mi przyjemność. Jestem przekonana, że przyprowadził je tutaj, żeby je chronić. Jedna z nich ma małego chłopca. Kiedy jej mąż został zabity, musiała obciąć włosy na znak wdowieństwa i żałoby po nim, ponieważ teraz mam około dwóch cm długości, Rosną we wszystkich kierunkach i wyglądałem jak przerośnięta fryzura rekruta. Inna ma małą dziewczynkę, która wygląda dokładnie tak samo jak ona. Nieśmiały oczy nad pulchnymi policzkami, otoczone zaniedbanymi, zmierzwionymi włosami. Nawet brud mają na twarzach w tych samych miejscach. Gdy spytałam trzecią wdowę, czy zawsze mieszkała w tym domu, zaśmiała się i odparła. O nie, jestem tylko gnojem matszuarów, oni mnie odrzucili. Oni? Kim są ci? Oni, spytałam. Ci, którzy mieszkają w dole rzeki. Mój mąż dał moje córki za żonę chipie. Gdy mój mąż został zabity, pomyślałam, że zamieszkam z moimi córkami, ale one mnie nie chciały. Bały się, że ich mężowie będą mnie kochać i wezmą mnie też za żonę. Przyjaciele mojego męża też nie pozwolili mi mieszkać z nimi. Bali się, że ci, którzy zabili mojego męża, zabiją także ich. Wszyscy się bali. Byłam zupełnie sama, nie miałam miejsca, do którego mogłabym pójść, nikt mnie nie chciał. Wtedy mój wuj, Santiaku, wziął mnie tutaj. Indianie często używają słowa wuj, podobnie jak wy, gdy nazywacie swoimi wujkami innych misjonarzy, żeby wyrazić bliskość, niekoniecznie związek rodzinny. Santiaku powiedział mi, przyjdź, nauczyć się nowego sposobu życia, przyjmij Bożą drogę, a będziesz szczęśliwa. Czwarta wdowa jest głucha i nie ma. I mąż został zabity dwa lata temu. Bardzo inspirujące jest obserwowanie, jak uczestniczy we wszystkich pracach i zajęciach domowych, tak jakby była zdrowa. Mówi swoimi rękoma i wygląda na to, że rozumie tych, którzy pokazują jej różne rzeczy językiem znaków. Zrobiła kilka przyjaznych znaków do mnie. Próbowałam domyślić się ich znaczenia, a gdy odpowiedziałam uśmiechem i kilkoma wymyślonymi na poczekaniu gestami, wszyscy się roześmiali. Kobiety powiedziały mi, że wszyscy dorośli w domu są teraz chrześcijanami. Śpiewają i modlą się. Przestali planować wojny i wzywać szamanów. Właśnie przyszło dwóch mężczyzn. Chłopiec, który przygląda się, jak piszą, powiedział mi, że polowali przez siedem dni. Przynieśli dwie dzikie świnie, z których zdejmą skórę i upieką je. Jeden z nich to Szunta, krewny Santiago. Szunta był kiedyś szamanem, ale teraz mówi, że jest chrześcijaninem. Jedna z kobiet powiedziała mi, że gdy Szunta był szamanem, pił na temę i wzywał złe duchy. Teraz już tego nie robi. Powiedziała też, że dalej ma w swoim ciele potężne strzały szamana. Ale kiedy niedawno jej dziecko było chore, Szunta położył na nie ręce i modlił się do Boga. Nie pił sangi ani natemy, nie wzywał złych duchów i dziecko wyzdrowiało. Tata i inni mężczyźni weszli teraz do domu i kobiety przynoszą nam coś do jedzenia. Odkładam na chwilę pisanie. Tak bardzo chciałabym, żebyście mogli być tutaj razem z nami, żeby poznawać i kochać tych niezwykłych ludzi. Makuma, tydzień później. Chcę opowiedzieć wam o dalszym ciągu naszego pobytu u Ashuarów. Gdy indiańscy myśliwi wrócili do domu, każdy usiadł na swojej kutandze, tworząc krąg dookoła jedzenia, które podały im kobiety. Wszyscy skłonili głowy, a jeden z nich, tu kupę, podziękował Bogu za jego dobroć. Nie patrzyli na nas ani przed, ani po modlitwie więc nie sądzę, żeby robili to na pokaz dla nas. Gdy wspomniałam coś o tym jednej z kobiet, ona powiedziała, że zawsze dziękuję Bogu przed jedzeniem. W piątek rano prawie wszyscy mężczyźni i kobiety poszli z tatą pracować nad wydłużeniem pasa startowego. Ja zostałam w domu z piękną żoną Tayuinti. Chciałam zobaczyć, jak będzie farbować koszule i bluzy. Wiedziałam, że Indianie barwią ubrania, gdy są już tak brudne, że nie można ich doprać. Ale nigdy nie widziałam jak to robią. Myślałam, że robią to przez gotowanie tak jak my. Ona jednak używała tylko zimnej wody pomieszanej z liśćmi jakiejś rośliny, które dawały kolor soku z winogron. Kilka razy zanurzała farbowane rzeczy w wodzie z barwnikiem, a potem tylko wykręciła je jak najmocniej i rozwiesiła na kurniku, żeby wyschły. Z daleka wyglądało to tak, jakby na dachu kurnika leżeli ludzie. Gdy szłyśmy do pracujących na pasie startowym, Pokazała mi roślinę, z której korzystała. Roztarła kilka liści między zębami, żeby pokazać mi wypływający z nich sok. Na początku był zielony, ale szybko zmienił się w ciemny granatowy. My używamy tego tak, jak wy używacie mydła, powiedziała, żeby zniknęły wszystkie brudne plamy. Czy chcielibyście się z nią zamienić? Na pasie startowym słońce prażyło niemiłosiernie. Żałowałam, że nie mam dla taty soku z cytryny. Przyszło mi jednak na myśl coś prawie równie dobrego. Pożyczyłam od niego składany nóż i poprosiłam do pomocy chłopców. Zerwaliśmy kilka owoców papai, które obrałam ze skórki. Liść położony na pniu posłużył nam za stół. Soczysty owoc był słodki i zaspokajał pragnienie. Pomyślałam, że Indianie też pewnie chętnie by skorzystali. Tata powiedział, że mogę im zaproponować. Podałam najpierw najważniejszym mężczyznom, tak jak robią Indianki, a potem pozostałem. Śmieli się bez końca. Chyba myśleli, że to jakiś wielki żart, że biała mama, jak mnie nazywają, przygotowuje dla nich jedzenie. Potem żartowali sobie ze swoich kobiet, mówiąc im, że one też powinny nauczyć się podawać im jedzenie podczas pracy. Niektóre kobiety były zbyt zawstydzone, by jeść w obecności mężczyzn. Potem miałam jeszcze więcej pcheł, możliwe, że obsiadły mnie przy zbieraniu papai. W dalszym ciągu nawet tutaj, w Makubie, mam ślady po ich ukąszeniach. Co przypomina mi, że naprawdę byłam u ładszuarów. Timi, ty byłbyś zachwycony ich domowymi zwierzętami. Mają psy, małpki, ptaki i jedną małą dziką świnkę. Ma dłuższy ryjek niż te, które znamy, dłuższe nogi i sztywną zjeżoną szczecinę. Kobiety karmiły ją z własnych ust, a ona wszędzie za nimi chodziła. Chłopcy oswoili małego tapira i potem go wypuścili. Każdego wieczoru on przychodził na któreś poletko, żeby go karmić i bawić się z nim. Najbardziej ekscytujące ze wszystkiego były niezwykłe świadectwa Bożej mocy działającej w życiu tych ludzi. Mieliśmy spotkania z nimi rano, po południu i wieczorem, ale oni ciągle mieli za mało. Gdy było już ciemno i wszyscy leżeli w łóżkach, słyszeliśmy głosy modlących się, a potem śpiew tu kupę, dopóki nie usnęliśmy. W piątek po południu przyszedł Chip. Przyprowadził ze sobą swoje dwie niskie, otyłe żony i sześć psów. Gdy weszli do domu żona szunty znieciła niezły tuman pyłu i kurzu, gdy próbowała oczyścić podłogę z brudów i śmieci. Trudno mi było wytrzymać w środku, ale nie chciałam stracić niczego, więc nie wychodziłam. Tu kupę zaczął głosić słowo Boże chipowi, który nie jest chrześcijaninem. Powiedział mu, że kiedy on sam uwierzył, Bóg dał mu serce pełne miłości do wszystkich, nawet jego wrogów. Już nie robimy wojny, powiedział chipowi, i ty też nie zabijałbyś, gdybyś miał nowe serce. Czy zabiłbyś swojego brata lub siostrę? Oczywiście nie, bo ich kochasz. Tak właśnie jest, gdy zostajesz chrześcijaninem. Wszyscy inni chrześcijani to twoi bracia i siostry, a każdy niewierzący może też stać się Twoim bratem i siostrą. Ale jesteśmy dopiero jak nowonarodzone niemowlęta. Dowiedzieliśmy się dopiero tylko trochę o Bogu. Inni, jak panczu, wiedzą dużo więcej. On jest jak nasz starszy brat. Bo on pierwszy przyniósł nam słowo Boga. Potem przyszły kobiety i usiadły na ziemi. Mężczyźni usiedli na kutangach. Tu kupę przestał mówić i też usiadł. Mogliśmy zacząć nabożeństwo. Miałam flet, więc zanim zaczęliśmy śpiewać, zagrałam niektóre pieśni. Tata nauczył ich pieśni o złoczyńcy na krzyżu, który poprosił Chrystusa o przebaczenie. Zaśpiewali ją kilka razy, ale bali się, że zapomną, dlatego chcieli śpiewać ciągle na nowo. Po krótkim nauczaniu skłoniliśmy głowy i wszyscy modliliśmy się głośno, z wyjątkiem niemej kobiety i gości. Potem kobiety chciały, żebym jeszcze zagrała na flecie, żeby mogły śpiewać. Gdy przylecieliśmy, miałam na sobie długie pończochy dla ochrony przed owadami. Po kolacji przed nabożeństwem poszłam do źródła, zdjęłam je i umyłam stopy i nogi. Teraz, gdy któraś zauważyła, że nie mam pończoch, ogarnęła je ciekawość. Dotykały moich nóg, a jedna powiedziała, Zdejmij buty, chcę zobaczyć, jak wyglądają jej stopy. Więc zdjęłam tęisówkę i pokazałam im jedną wielką stopę. Znowu zaczęły ją ściskać i pocierać, aż pomyślałam, że jestem jakimś dziwadłem i te ich uwagi. Zobaczcie jakie są białe i jakie miękkie, jak skóra noworodka. Biedactwo, to dlatego, że ona zawsze nosi buty. Gdyby stanęła na ostrym kamieniu, rozcięłaby sobie skórę. Zobaczcie, jak blisko siebie są jej palce. To musi ją bardzo bolać, gdy ma je wciśnięte w buty. Śmiały się z moich biednych, delikatnych, dziwnych stóp, a ja razem z nimi. Cieszę się bardzo, że choć było tak wiele różnic między mną a nimi, akceptowały mnie jak przyjaciółkę i siostrę. Gdy kobiety wróciły do swoich ognisk i dzieci, tata zaproponował, żebyśmy poszli na spacer do pasa startowego. Nocny widok był przepiękny. W świetle pełni księżyca, zwłaszcza w kontraście do upalnego dnia. Wcześniej tego wieczoru oglądaliśmy wspaniały, płomienny zachód słońca. Z przejęciem myśleliśmy o tym, jak szczodrze nasz Pan rozpościera swoje piękno nawet w tym odległym zakątku dżungli. Nie ma takiego miejsca, w którym człowiek byłby odcięty od obecności i mocy Boga. Gdy oglądaliśmy piękno dookoła nas, czuliśmy, że jesteśmy na właściwym miejscu blisko naszego Pana, ale nie dane nam było cieszyć się naszym spacerem jedynie we dwoje. Przybiegł do nas tu kupę i kilku młodszych chłopców. Chcieli śpiewać o umierającym złoczyńcy, chodziliśmy więc w świetle księżyca tam i z powrotem po pasie startowym, wznosząc nasze głosy w harmonii z tymi, którzy jeszcze kilka krótkich lat temu nie widzieli nic o naszym panu. Wracając do domu, przechodziliśmy obok poletka z sięgającymi do ramion krzewami manioku, prawie całego pokrytego pnączami słodkich ziemniaków. Nieco z tyłu zobaczyłam jakąś kobietę, więc podeszłam do niej, a tata szedł dalej z mężczyznami. Gdy się zbliżyłam, zobaczyłam wyraźnie, że klęczy i modli się. Uklękłam więc na ziemi obok i modliłam się razem z nią. Była to starsza Indianka, która wznosiła serce w uwielbieniu do Boga, który ją zbawił. Prosiła też o jego pomoc i ochronę dla swojego syna, który wyruszył w długą podróż przez dżunglę, żeby odwiedzić krewnych. Bała się o jego bezpieczeństwo. Ale gdyby nawet mój syn umarł na szlaku, ukąszony przez węża, czego zawsze się obawiam, będę Cię kochać i ufać Ci, wiedząc, że zobaczę Maja próba w niebie. Poczułam, jak w oczach pojawiły mi się łzy. Chyba nigdy jeszcze nie słyszałam bardziej ufnej modlitwy. Gdy kobieta modliła się dalej, prymitywne polatko w dżungli stało się dla mnie ziemią świętą, miejscem, w którym bliskość z Bogiem dała piękno duszy tej indiance w jej zniszczonym, pochylonym starym ciele. Gdy skończyła, chwyciła mnie za rękę i powiedziała – że każdego wieczoru jeżeli tylko nie pada, klęka w tym miejscu i rozmawia z naszym panem. Kiedy szliśmy do domu, spytałam ją, kiedy została chrześcijanką. Odpowiedziała, już dawno temu, gdy była tu Chingasu. Ona jest stara jak ja, ale nauczyła mnie klękać i modlić się do Boga. Gdy byliśmy już z tatą w domu, powiedziałam mu, że atszuarcy chrześcijanie, choć wiedzą tak mało, bardziej pomogli mi i umocnili mnie, niż ja pomogłam im. Nasz pobyt u nich był cudownym doświadczeniem. Żałowaliśmy, że skończył się tak szybko. A trzóżarowie prosili nas gorąco, żebyśmy zostali dłużej i uczyli ich więcej z Biblii, ale nie mogliśmy. Wiedząc, że nasz Pan troszczy się o nich, modlimy się za nich i chcemy, żebyście Wy też się modlili. Kochamy Was bardzo i modlimy się za Was każdego dnia. Mama.